Tony Rocker chce jechać do Berlina. Czy możemy mu pomóc w tej wycieczce? Zbieramy środki na autokar. Dobra, gramy. Kim jest Anthony Rocker? Anthony Rocker to jest gość, który gra swojego rock'n'rolla. No i tyle. A co ten Anthony Rocker chce przekazać ludziom, światu, młodzieży? To, co mi bije w sercu. I to jest właśnie Anthony Rocker. Te wibracje, które są we mnie, to motywacji możesz szukać, ja szukam wszędzie. I to nie wcale w muzyce, wiesz, wszystko może cię nastroić. I nawet nie wiesz, jak to działa, ale to filtrujesz przez siebie i potem wychodzi taka muza. No ja nie wiem, czemu akurat robię taką muzę, a nie inną. Kiedyś się nad tym zastanawiałem, ale jak tylko się nad czymś zastanowiłem, to nie działa. Po prostu wchodzisz, wpinasz się, wiesz, w pedalboard, odpalasz wzmacniacz i jedziesz, no. I to się dzieje. Nie wiesz, co zagrasz jutro, nie wiesz, co zagrasz pojutrze, to po prostu albo się pojawi, albo nie. A co to spowodowało? Też tego nie wiesz. Ale te chwile, kiedy to się pojawia, to jest coś tak niezwykłego, to jest taka ekstaza, że... Wszyscy płaczemy. Dobrze. Z radości, czasami ze wzruszenia, bo też na tej płycie są utwory bardziej liryczne, przynajmniej jeden. I ten utwór nie jest do zabawy. Dzisiaj go nie zagrałeś, ale jak posłuchacie płyty, to warto na niego zwrócić uwagę, bo Anthony Rocker to nie tylko muzyka do zabawy, to też muzyka do przeżywania trudnych momentów w życiu. Jaką energię mają od ciebie odbierać ludzie? Chcesz ich kołysać? Chcesz ich rozbawiać? Chcesz, żeby imprezowali przy tej muzyce? Chcesz, żeby się trochę też przy niej posmucili? Chodzi mi generalnie o dobre wibracje, o zabawę. A ta muzyka, czy w ogóle muzyka, może coś w nas zmienić, dać nam jakiś oddech i luz. Ja lubię w rock'n'rollu, jak jest perkusja taka bitowa, wiesz. To, żeby rzucić do tańca. Chodzi o to, żeby dziewczyny bujały biodrami, a chłopaki nawalali mieczami, no i tyle, no. Byle nie siebie nawzajem, bo wtedy się zrobi nam Grunwald 2019. A to już było. Praca na przykład w studiu nad tą płytą była świetna i cudowna w tym studiu. I skomplikowana i wszystko naraz i to kocham i uwielbiam. Ale jak wychodzisz z tą muzą do ludzi i jesteś blisko nich, to tworzy się pewna magia, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Nie ma co gadać o muzyce, to jak tańczenie o kolorach. Muzykę trzeba grać i przeżywać, a więc gitara w dłoń. I jedziemy z tym życiem. Co ty pokazujesz mi tutaj? Autostop łapiesz? Nie.